Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 13 odcinku z Gothica 2 The Returning. Dzisiaj postanowiłem zacząć jakby kolejne misje poboczne, może bardziej takie poboczno-fabularne, ale na pewno nie będziemy je wykonywać w klasztorze, to raczej odpada, czyli zmykamy stąd jak zwykle. Jeszcze sobie jakieś roślinki powiadam. I zapowiadam od razu, że jutro będzie nowa seria. Dlaczego? Dowiecie się jutro. Nic nie zdradzam, jedynie co mogę powiedzieć, to będzie ostra sieka. Taka moja mała podpowiedź. Będzie dużo czarnych murzajów, czarnych niegusów, tak, będzie ich w pizdu. Ale dalej już nie zdradzam. Reszty zostawiam wam do odgadnięcia, ale będzie w pizdu murzajów. Dobra. Widzę, że się koleś zaczął modlić, tylko nie wiem, czy on sobie ten tasak założył na plecach. Nie wiem. Chyba lubi taką modę zakładania tasaków. No tak, bo ja mu sprzedałem takie gówno, które było warte sprzedaży tylko 5 sztuk złote, no to za tyle to może się bezio ochlać. Jak wiecie. Moment. Nie ma tu żadnych niebezpieczeństw? Nie. Wszystko wybite. Pomyślnie. Poszlibyśmy najpierw, wiecie co? Przeszukać te kolejne zakopane skarby, które ukrył sam Greg. Ale jeszcze tu wbiję, tak na szybko. To było wiadomo. Dobra, nie chciałem tego brać. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Zdarzyło ci się kiedyś korzystać z kamienia teleportacyjnego? A tobie zamienić z kretynem na mózgi. To żadna tajemnica. Dopóki mag wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie do pilnowania jednego z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. To rzeczywiście prawda. A mogę rzucić okiem? Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Jasne, a co mi tam? Masz oto klucz. Wejście zabarykadowałem. Ciągle to samo. Nie ma sprawy. Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. Czy coś się w końcu zmieni? Dobra, wyjdę stąd. Tylko tyle chciałem. No, dostaliśmy kluczyk, ale tylko wykorzystamy kiedy indziej. Kiedy już będzie na to odpowiednia chwila i moment, to wtedy możemy jakby skorzystać z tej okazji. Ale póki co nie ma takiej nawet potrzeby. O, grzybencję pozbieramy i mięcha. O, zawsze coś, niezbędne rzeczy. To już zbierałem, bo widzę, że pusto. Dobra, tylko teraz trzeba wiedzieć, z którymi to stworzeniami trzeba zadzierać, bo jeżeli przypadkowo zaatakuje tego, kogo nie trzeba, no to wyjdzie lipa totalna, a w przeciwnym wypadku, nie, w najgorszym, śmierć. O, tam widzę, że wilczki. Słyszę topielca. A to dla moich uszu nie jest pozytywnie jakby zaciekawione. No bo kurczę, jednak ten topielec potrafi. O kurde, to aż tam są trzy topielce. No to w pizdu ostro. Dobra. Jakoś trzeba będzie tu z nimi. O, widzę, że taki kurde kozak z ciebie. No bez jaj! Co za ustrojstwo z tego czaru. Zginiesz marnie. Ej, żebym ja nie zginął teraz. Zniszczysz go, no. O, no teraz się nie przebije. Taki kozak był z niego, no. I tak skończył. Dobra, może zjemy, wiecie, takie jedzenie moje.
Nie będę taki, wiecie, że dudlam ciągle miksturki. Zostawię sobie trochę tych jabłek. O, szynka, porządna szynka. Drobiowa. Dobra, tylko teraz chciałbym jakichś chwastów się najeść. I widzę, że takich będę musiał się nażreć. A innych nie widzę. O, proszę. Jakoś teraz się tak pochmurno i burzowo zrobiło. No, to przynajmniej będzie jakoś łatwiej może odkopać te skarby. Tam gobliny skaczą. Mają swoich dzikusów. O, widzę, że najemnicy tutaj są. Aha, biją się z goblinami. Też coś może być. Jedna bestia mniej. Dobra, nie piszcz. Czekaj, mogę podejść do was? Aż mogę. Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? Siema. Skoro tak mówisz, idę się zobaczyć z właścicielem tej ziemi. W rzeczy samej. Nie wyglądasz na niebezpiecznego. To akurat prawda. Tu masz rację. Tak, koleś. Po latach uczysz się wyłapywać takie rzeczy. Tutaj często walczymy z orkami. Albo ze strażnikami z miasta. Strasznie uparte z nich gnojki. No tam. A potem kończą właśnie z wbitym mieczem w ziemię, no. Imponujące. To nasza branża, mały. Robimy nawet broń i pancerze. Codziennie zmagamy się ze śmiercią. Ale taki wiejski kmiot jak ty nie może o tym wiedzieć. Chcesz mnie sprowokować? No, dobra, no ale ja i tak nie dam rady, więc... Jak chcesz. Ruszaj się, mięczaku. Kurde, jakbym ci kiedyś sprał, to byś się oduczył takich tekstów, uwierz. Tylko w takim momencie, no, dużo ja tu mogę nie pociągnąć. Okej, tu jest ta chatka. Wbijemy może do domu. Niech ten deszcz stanie, bo no nie jest za dobrze. Co się stało? Czy ktoś atakował? Dobra, tam mamy jeden skarb. Zrobimy sobie save'a. Yep. Okej. A teraz może zaryzykujemy. Nie wiem, jak to może wypalić, ale spróbujemy wszystkiego. Ło, jak hałasuje! Całkiem głośny ten wodospad. Własnych myśli nawet nie słyszę. A to ustrojstwo mnie goni? Aha. Nasz topielec się zbugował. Czy to jest pewne? Nie. Dobra, sprowadzimy go do tego najemnika. O kurde. Żeby nas tylko nie odgryzł. Szajze. Ja! Na hita mnie drapnął. Uff, szesz cholera. No, kurde. Tu nie ma już żartów. Kurde. Tak chcesz pogrywać z nami? Wiedz, że to nie jest mądre rozwiązanie. I tak człowieki są mądrzejsze. Dobra. 2-0 dla ciebie, ty kurde głupi szczylku z 4 łapami. Oj, 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 doigrasz się jeszcze, głupi topielcu. No cóż, trzeba będzie jeszcze raz przejść przez te hałaśliwe gówno zwane wodospadem. To są jakieś bagienne zielska. Lesterowi damy, żeby się bardziej najarał. Bo ja tego nie będę w życiu palił.
Dobra, znowu będzie głośno. Dobra. Nie chciałem nic mówić w czasie tego wodospadu, bo ledwie siebie słyszę. Dobra, teraz chcę się przekraść. Ale wątpię. Wątpię, żeby to jakoś działało, tak? Nie wiem, dałbym radę mu jakiegoś czara pocisnąć. No nie, no. O kurde, to pielec. Co to jest? To nie jest Ej, to nie jest w ogóle topielec! To jest w ogóle jakieś inne ruskie gówno, bo tam widziałem jakiś rabaglow. Kurde. Chyba go ten... Rusek wysrał. Bo kurde, trochę podobny do takiego krzywego ryja. No nie, no... Proszę, nie, nie. Nie, to nawet nie ma sensu stawać z nim do walki. To jest pewna śmierć. Nie, odpuścimy mu. O kurde. No i teraz mamy wielki problem. Dobra. Aha, czyli topielec ma ochotę na mnie. No i zaraz znowu zginę. Zaraz znowu zginę. A mnie nikt nie pomoże. Kurde. No. Kurde, no właśnie, komu można ufać, jak mi nikt nie chce pomóc? Co za gówno, no. Co szczekasz? Oj, Jezu, nie, to. O. Tak jeszcze możemy to zrobić. O. Tak też możemy mu uciec. I uciekniemy mu. Chodź. Coś przy... Patrz. On nie odpuści. Za wszelką cenę mnie dorwie. I... No, raboglaw. Kurde, jakiś... No... Kto go stworzył? Kurde. Uciekaj, uciekaj! No nie. No to jak ja mam mu uciec? No jak? Zaraz, jeszcze jedna próba i zajmijmy się czymś konkretnym, bo to był chyba jednak błąd, wkraczając na teren tego topielca. O! Teraz nas nie dogoni, myślę. O kurde. Co to było? Też by nas naprawdę nie dogonił. Okej, dobra. Odpuściło sobie to gówno. Nie się z tobą zgadzam. Sam tak mówiłem. Na tyle dobrze. Jeżeli on tego nie widzi, nie chciałem znowu być rozciapanym. Nie musisz mi tego mówić. No dobra, przejdziemy się teraz tutaj. Farma Onara. I poszlibyśmy bardziej w tą stronę. Tylko teraz chodzi o to, żebym jakoś tam przeszedł cały i... O kurde. Wytrzymałe bydle. Może jakieś pomocy. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Dobra, oni mi pomogą. Wyrąbane. Dobra. Tyle na ten temat. No, podziękować. Okej, dobra. Dalej będzie już ciężko, bo nie będziemy tak ciągle pod nich łazić. Kurde, no trzeba będzie jakoś ich minąć, no. A tego raczej byśmy nie chcieli. Za bardzo. Ale jak znajdzie się sposób, no to można ich ominąć, no. Co zrobić? Dobra. Skoro jest szansa na ominięcie i to dość spora, no to ominiemy ich bezproblemowo. Może przy okazji uratujemy tu pewnego Elvricha,
który tam zapewne na nas czeka. O kurde. Spadniemy. Dziwne, że jeszcze nie spadłem. Teraz spadłem, dobra. Ale minęliśmy paru wrogów. O, tu jakieś pałasze leżą. Będą na sprzedaż, hajsy się zarobią. Tu mamy jakieś ścierwa, ścierwojackie. Oj, many mamy mało. I to mi się nie podoba. O, ale wypijemy sobie grog. O, i rum daje też manę. Co jeszcze takiego daje manę? No już tylko rośliny teraz. O kurde. To jeszcze aż kilku się na mnie zrzuca? Ty, kozaki. Dobra. Staram cię. Ostatni ścierwaja te esmy tak go ubiję. O, nie poszło. Ile w ogóle nam brakuje ekspa do kolejnego levela? O, niecałe 2000 coś. No, może jakbyśmy jeszcze tak wykonali pełne, porządne zadanie, no to gwarantowany siódmy poziom. LOL! I tu mają jakąś chatę. Tego nie było jeszcze. Trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że to akurat jest zaskoczenie. Dobra, LOL, czemu się zwoje nagle zbugowały? Okej, już wróciłem. Kochana gra mnie wywaliła. Ale to dla mnie nie jest żadna nowa nowina. To jest wiadome, że mnie będzie wywalało co jakiś czas. Jakieś zębate ziółka. No, pozbieramy trochę tych. O, proszę. A tutaj to chyba tego nie było. Mam takie wrażenie. Chyba zmienili położenie tego. A zresztą zobaczymy. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Jakiś amulet. Tylko czego? O, dębowej skóry. Ciekawe. To trzeba przyznać, że całkiem przydatny amulet, ale niestety oddamy go temu piratowi, no bo inaczej nam łeb odetnie. Jeszcze możemy przeszukać dwa pewne miejsca, do których się zaraz przejdziemy. Ja pamiętam te lokacje akurat. Te są mury, to takie z drewna. Poczekajcie. Czyli tu musi być jakiś obóz zamiast bandytów. Takie przynajmniej miewam wrażenie, albo coś zrobili z tymi bandytami. Chyba teraz jeden z soundtracków z Gothica 3. Albo i nie. Albo to jest coś kompletnie nowego, tylko za słabo to słyszę. Muszę sobie jeszcze podgłośnić ewentualnie. Ciekawe. Nie. Jakiś całkowicie nowy soundtrack. Czyli to musi być jakiś obóz bandytów. Taki przerobiony trochę. No, to nie jest żaden soundtrack z Gothica 3. Podupiło mi się. Ale dobra, wracamy do szarej rzeczywistości. No, znowu się nazbieramy tych gówien, które nam... O kurde, drzewko! Nie blokuj mnie. Wiesz, jak ja tego nie lubię. A to jest najgorsze. Kiedy cię musi drzewo blokować. Wstyd. Dobra, wbiłem tutaj. Tu jakoś tak pusto. Dobra. Nie jest źle. To najważniejsze. Pogadamy sobie z tym farmerem jeszcze.
Tam? Jesteś tutaj farmerem? Można by tak powiedzieć, ale właściwie to jestem tylko najętym pracownikiem. Cała okoliczna ziemia należy do jednego bogatego człowieka. Onaro. Po prostu trzeba odczytać. O właśnie. Co to za obóz? Ja точно не знаю, но кажется его. Братство? Вообще-то довольно странные типы. Ходят практически, честно говоря. Хотя, правда, с другой стороны, у них в лагере всегда все достаточно тихо. Так что я особо не... Понятно. Ага, czyli jakby zbudowali sobie jakby renowację bractwa. Tego, którego było w Gotiku pierwszym na bagnach. Naprawdę. I wszyscy byli tam łysi. No tak. Z czego żyjecie? Z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu drzew. Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Ona robarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować, wiesz? No to dobrze. Lepsze takie parę osób niż nikt. Naprawdę nie mój problem. Czy ostatnimi czasy działo się tu coś dziwnego? Tu zawsze dzieje się coś dziwnego. Jednak najdziwniejsze było nagłe zniknięcie Pardosa. To jeden z moich parobków. Na pewno nie był z tych, co to uciekają nocą bez słowa. No, w to raczej nie wątpię. A co takiego było to dziwnego, kiedy zniknął? Co było takiego dziwnego w jego zniknięciu? Pardos nie był zbyt odważny. Nigdy nie opuszczał farmy. Wystarczyło, że zobaczył chrząszcza, a już brał nogi za pas. Nie są to może najładniejsze stworzenia, ale nie są też niebezpieczne. Słyszałem, że moi ludzie łapią je i jedzą ich mięso. Obrzydliwe. Można się do tego przyzwyczaić. To było wiadomo od dawna. Mogę ci sprzedać trochę surowego mięsa z chrząszcza, bo ja tego nie będę jadł. Fu. Może już mu się znudziło. Bardzo lubił tę pracę, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że uciekł. U mnie mógł robić, co chciał, więc raczej nie uciekł do innego farmera. Tak jakby brakowało mi zmarłych. Masz jakieś sugestie? Przypuszczam, że porwali go bandyci. Ostatnio często tu ich widujemy. Kiedyś widziałem, jak prowadzili ze sobą jakiegoś człowieka z miasta. Wyglądało na to, że nie szedł z własnej woli. Trzeba uważać. Gdzie ci bandyci mają swój obóz? Za moimi polami znajdziesz wykute w skale schody, które wiodą do małej kotliny. Tam się najpewniej zatrzymali. Chętnie bym sam poszukał Pardosa, ale nie uśmiecha mi się spotkanie z tymi bandziorami. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z daleka. Nie lubią obcych. No słusznie, słusznie. Chociaż bym tego nie robił. Czy ci bandyci nieśli ze sobą jakąś broń? Głupie pytanie. Widziałeś kiedyś nieuzbrojonego rabusia? Nie chodzi o to. Pytam, czy nie mieli ze sobą naprawdę sporego jej zapasu, dużego transportu. Faktycznie, teraz sobie przypominam. Mieli ze sobą naprawdę sporo oręża. Część w beczkach, część w workach, a część na wozie. Zatrudniacie pracowników na dniówkę? Ona odsyła robotników, którzy nie przydają mu się w gospodarstwie. Ci właśnie trafiają do mnie. Ja ich karmię i dla mnie tutaj pracują. Mnie nie musisz o to pytać. Dobra, dzięki za trochę rozmowy. Teraz idziemy tutaj odkopać skarbeńko, o ile tu jest. A na pewno jest, no. Ach, sądzę, że coś... O, proszę bardzo, Puchar Świata w mistrzostwach FIFA 2014. No, Brazylia będzie zaskoczona, że znalazłem to cudo pod ziemią przy farmie. Lol. Nie no, taki żarcik tak naprawdę. No, taki zwykły pucharek, trochę poobrudzony ziemią, ale no, napluć jeszcze tam można ewentualnie i jest czysto. Okej, okay, jeszcze jest jedna jakby taka mini kryjóweczka z tym X-em, tylko teraz właśnie jest ta kwestia, czy ja tam dotrę żywy, czy tam nie będzie znowu kolejnych topielców, a tego bym nie chciał. O, tam mamy ścierwojada. O kurde, tam jeszcze mamy zębacze, nie, to nawet tam się nie zbliżamy, nie. Nie ma nawet takiej mowy. Tylko ryzykujemy na własne życzenie.
Gra znowu coś sfailowała, tym razem dostałem takiego crasha, że już myśli rage'owałem, ale w... jeżeli chodzi o reakcję, to starałem się nie wkurzać, tylko po prostu zamilkłem. A tu mamy ten obóz, zobaczymy. Aha, to tam... Dlaczego tam jest ta chałupka? Tam pewnie tylko bandyty przetrzymują. A zresztą zaraz go zobaczymy. Przeszukamy. Tu znowu zbieram te gówna, bo oczywiście grę wywaliło mi i no, nie zapisałem. Zobaczymy, może spróbujemy odbić Elwrycha z rąk bandytów i przy okazji odwiedzimy jeszcze obóz bractwa. Nie na bagnie, myślę. No, tam są bandyci. No, tylko teraz właśnie jest najgorsza sytuacja, bo nie wiem, czy my możemy w ogóle jakoś im podobać. No nie wiem, no. Przecież się tylko zbliżę do nich i ginę. Lol. Żyję. Jeszcze żyję. Stój, zatrzymaj się. Tutaj znajduje się obóz myśliwych. Dam ci radę, nie sprawię nam tutaj żadnych problemów. Zrozumiałeś? Te. Możemy sobie tutaj chodzić, chadzać. Ej ty. Чего тебе здесь надо, а? Да я так, парень, тут живут... И если создашь в лагере проблемы, я лично научу... Добра, добра. Эй! А, чей не поможешь? Фальк... Раф... Драго... Что тут робит Драгомир? Кто впустил тебя? И какого черта ты... Просто зашел посмотреть. Очень смешно. Да, Драгомир, пшешес... Te, chyba powinieneś po polsku mówić, chyba że cię zrusyfikowali. Co za dziady. Alfred, o fuj. Już myślałem, że to Alfons. Dobra, co my tu mamy? No, szukamy naszego Elwrycha, o ile tu będzie. Ale obawiam się, że tu go nie będzie jednak. O, możemy przy okazji polutować. O, możemy to wszystko wziąć. Zapiszę sobie. No szkoda tracić takich postępów, a to jest naprawdę rzadkość. Pieczone mięso, a zbieramy wszystko. Nóż na wilki, o, ciekawe. Sprzedam to, na pewno, bo to jest śmieć, jakich mało. Mikstura, to jakiś jeszcze, nie, to strzała. Myślę, że to jakaś, nie wiem, broń biała. Okej. Okay. Pogadamy. Kto ty? Tak, że przekroci zadawać swoje głupie wopros. A, czyli ty też małomówny. Kto ty? A kakuje ci... Ty toże? Eto ciebie... A ty nie... Da. Kurde, nikt tu nie jest rozmowny. I jak tu rozmawiać z nimi? Hej, jak dzieła? Nie twojego... Kurwa. Ej, nie, oni naprawdę... Lol, oni mają nawet swojego wilka. Czyli to jest w ogóle wilk? Weźmy się, spójrzmy temu czemuś. Z ryja nie wygląda jak wilk, więc najprawdopodobniej to jest jakiś, nie wiem, lew? Lewo-wilk? Wilko-lew? Nie wiem, kurde. Skąd miałem wiedzieć? Ale tak czy inaczej, są naprawdę mało umówni. I to mnie wkurza, bo nie ma misji. Wiesz, bo było... O! Skóra trolla, no to będziemy bogaci. Sobie to wszystko po prostu nadajcie, bierzemy. Nikt nas tutaj po prostu nie broni. To też pewnie jakaś skóra, nie, nie zdejmiemy tego. Nie, to też... Nie, to musi być wilk, tylko zmienili mu mordę. No, no i dobrze. Hej. Z Falkiem chyba już... Ja? No tak, proszę. Aha. Widzę, że tu nikt nie jest spokojowo, pozytywnie nastawiony do życia. Najchętniej to by mnie już dawno pozabijali. No ale wychodzi na to, że to są myśliwi, a nie bandyci. Chociaż jak dla mnie to wyglądają na bandytów. No ale co my im możemy zrobić? No. Nie będziemy stawiać oporu. Przynajmniej dobrze, że to oni nie stawiali oporu. No bo to wtedy byłoby naprawdę niekorzystnie.
A tak to dwie strony wygrywają i nikt nie musi na tym cierpieć. Ani ja, ani ta grupa myśliwych, bandytów, nie wiem jak ich już nazywać w końcu. Ale zajmijmy się jakimiś takimi już większymi konkretami, bo w końcu wstąpimy na ziemię tych ziomków z Bractwa. Ja ich pamiętam, może oni będą mnie pamiętać. O proszę, nawet tutaj już się świetnie bawią. Członek Bractwa Kain. Ten nie pogadamy z nim, nie? Nie ma mowy. Dobra, wbijamy tutaj. Приветствую. Siema. Wystupujesz po... Zaczem? Mogę wbić? Я здесь новый. Заходи. Aha. Богатый здесь. Ты будешь... No, okej. Jak dzieła? Wszystko. Dzięki. Ibo oslepiała ich żadność. Spiaści. A, oni dodali soundtrack, ale z Gotika pierwszego. W to miejsce, gdzie oni osnowali chrám. Bal na mi. W mieście, oni pytali się mówić ze spiaścim na spiętnicy. Że się tutaj przenieśli. Rozsądnie. Z drugiej strony dziwnie. Stoj! Siema! Думаю, ты не будешь против, если я зайду. Если ты проявишь неуважение... Dobra, Rosku, ogarnij. Bal Orun. Coż to za gość? Nie znam typa. Lepiej musisz o to pytać. Hej! Aha. Dobra, czyli nie pogadamy z nim, mówiąc krótko. Tak dalej być nie. Szukamy dalej ludzi. Harlock. Siema. Привет. Да прибудет с тобой. Naprawdę. Aha. Как дела? Все в порядке. Ciekawe. В основном я присматриваю за новичками. Смотрю, чтобы они не попадали в разного рода неприятности. В нашем братстве свои законы, иногда из-за этого возникают. То же самое касается и не... Если у тебя здесь возникнут проблемы с кем-то, он поможет тебе... А то зараз не погадам, только еще справдзе инне постаче Йору... Эй, ты! Сема! Чем ты занимаешься? А разве не видно? Зачем вам столь... Парень, разуй глаза. Вся долина рудник. Наверняка они. Я могу купить здесь оружие? У меня его нет. Им занимается Йору. Поговори. Ага. Ну? Не мешай мне раб... Добра. Kurde, widzę, że nie w humorku. Hej, ty. O Boże, jaki ryj. Kurde, jakbym zobaczył... Pokrzywionego Dana. Привет, я здесь новенький, и мне нужно, чтобы кто-нибудь... У меня нет времени на болта... Nie podoba mi się to, ich zachowanie. Wcześniej czy później musiało się... Nie podoba mi się, naprawdę. Widzę, że tu jarają zioło. Siema. A chyba ta lasa pamiętam, a może i nie. Jaki podarek? Здесь три сигареты с болотником. О, ага. Ты сможешь брать у меня болотник каждый день. Но если... Ale nie będę jarał. Если на дороге тебе попадет... Не мув, что это неправда. Окей. О, dzięki. Давай мне... О, можем что тебе от меня... Ага, same зёма. Он мыслит, что это так ładne. Dobra. Czyli samym ziołem handluje. Ciekawe. Dobra, sprzedajemy mu jakieś gówna. To też sprzedajemy. I zarabiamy w ten sposób już trochę kasy. To sprzedajemy. Dobra, co jeszcze możemy takiemu zaoferować? Sam tak mówiłem. Trzeba uważać, co się komu mówi. Może mi sprzedać się to i ma. Tylko 30 sztuk złota? Nie, to zostawię na kiedy indziej. Dobra, wychodźmy. Tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Tutaj sami członkowie sobie tu przeskoczę. Dalej jakiś strasznik. Trzymam się od tego. Ej, ty! No nie pogadamy z nim. Coś musiałbym zrobić.
Tylko właśnie w tym, trzymam się od tego nie wiem. Nie utekło ze времен. Siema. Nie pogadamy. Kurde. Dawnym. Czy nie ma tutaj jakiejś poprawnej komunikacji? Gorna nie. Nie pogadamy. Gorna Tod. Nie pogadamy. No kurde, teraz mnie coś weźmie. Oddzielili się od ślepej tłumy i osnowali bractwo. No cieszę się z naszego Gorna Kosz. Ło, ten to taki przypakowany, ale też nie pogada. Co za kretyn. Żal mi tego biedaka. Żal mi ciebie. Nieprzyjemna sprawa. No nie no, jest obóz na bagnie, ale pogadać nie pogadają. No, co za... Tuż to ta alchimii. O, trochę ekspa. Powinien być mądrzejszy. A tu jeszcze są jacyś... Balkadar. Możliwe, że pamiętam tego typa, ale... Głowy nie dam. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Ło! Przygotował eliksir i słony ползunów. Братья Направда, выпили его молитвой и впервые их силы объединились. Как дела? Пожаловаться нет. Я только что... И крепко. Давным-давно появился Никто спящий. И послал он роду человеческому... Треба уважать, что же кому... Не погадаем это с никим, не ма на что личить. А может, когда индей вбьем тутай на этот обуз? Уж не хотим еще... Але напевно не дисяй. To nie jest ten dzień. No ludzie no nie smogli uwidzieć jego. Kurde, skończcie po tym rusku mówić. Zrobię wam zaraz krzywdę. Dobra. Pójdziemy teraz do bandytów. Nie tych bandytów koło Bengara, tylko do bandytów koło Sokoba. Choć tam może być naprawdę nieciekawie. Niemniej jednak jeszcze możemy wstąpić do Grega, oddać mu parę przedmiotów i dostaniemy może jakieś hajsy, nie wiem, no cokolwiek, byleby nas jakoś nagrodził i wtedy możemy już sobie pomyśleć o zabiciu tych bandytów, chociaż stawimy czoło tym napuszonym dziwakom. Dadzą z nami radę? Zobaczymy, no to nic nie jest jeszcze pewne. Choć na pewno będą mieli nade mną przewagę, no patrz. No, to nie gadaj, że utknęliśmy. Kurde, bo żebym naprawdę miał stracha. Minąć chcę tych pokrzywiałych mutantów. Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. Naprawdę, naprawdę, nie. Nie, 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 nie. Jeszcze będzie moment, już mam pomysł. Zaraz unikniemy ich. Raz za dobrze. Dobra, możemy biec. Kina zachodzą. No i widzicie? Było proste, tylko teraz właśnie trzeba od nich uciekać. No i się udało. Tak jak powiedziałem, wypali. Zbieramy te syfy i gadamy z tym piratkiem. A sobie tu stoi. Przypomnij mi. Dobra, na pie... są tam u pod... A kim to nie twoje? Gdybym chciał... Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry. Ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszałków. Jak ci idzie poszukiwanie moich zakopanych? Nie, jeszcze nie... No to bierz się. Rozumiem, że szukasz niejakiego Dextera. Cholera wie. Nie mam pojęcia, jak się nazywa. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Haha, tak, to on. Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. Aha. Czego chciałeś od najemników? Przecież wiesz,
Szukam tego faceta w czerwcu. Ale ci... już go znalazłeś. Czyli trzeba będzie mu oddać wszystkie rzeczy za jednym zamachem, no bo inaczej to nie ruszy. No cóż, nie ma wyboru. Trzeba działać. Materiał już chyba trwa pół godziny. Więc jakoś trzeba byłoby też się z tym żwawiej ruszyć. Nie wiem, możemy dzisiaj zrobić krótszy odcinek. No zobaczymy. Najwyżej jutro bym rzucił kolejny. Nie wiem, zobaczymy. Bo nagrywam to dość późno dzisiaj. Nie miałem za bardzo jakoś ochoty wcześniej. Ale w następnym dniu już powinienem z tym ruszyć. Choć tak jak powiedziałem na początku, będzie nowa seria. To może zawsze nie być tego utika jutro. Zobaczymy. Będzie dobrze, to nic się nie stanie. Sprawdzę, czy są te przyciski. Dobra, są. Bo nie chciałbym, żeby to jakoś... What? Nieważne. Nie widzieliście tego. Kurde. Dobra, ten to wpieprza jakieś... Kurde, jabłole. I tak nie urośnie. Jakiś til. To znajdę jakieś, nie wiem... sakiewki? Sakwy? Nie. Nie znajdziemy. Dobra, zrobimy save'a. Okej, i teraz trzeba będzie tam pójść. A to już będzie prawdziwe wyzwanie. Tam pójść. W ogóle odwaga to będzie jeszcze. Tam ruszyć się. O, 4 minuty przyspieszenia. Już jest coś. Tylko jakoś trzeba będzie to zrobić, żeby nie nabawić się cierpienia. Dobra, wypij sobie ten rum. Przy okazji jeszcze chwasty. Dobra. Nie my jakoś to zagrożenie. O kurde. No, to już po nas. Co najmniej po nas. O kurde, jeszcze szkielet. Z takim wielkim mieczem. Te jak nas posiekali. No, tak jak myślałem, to się tak skończy. No i jaki jest to sposób na to, żeby przegonić tych bandytów? Przy okazji, żeby też nie zginąć na tym. I nie tracić. Zaraz znajdziemy na to odpowiedź. Tylko właśnie to będzie ciężko. Bardzo ciężko. Jak są 3 szkielety gobliny. O, co tam jeszcze? Jeden jakiś gówniarz, a może tu przebiegnijmy. Dobra, to będzie przynajmniej pół biedy. No, szczerze mówiąc, tutaj możemy jeszcze jakoś przeżyć. Ale gonią nas. Może wilk sobie odpuścisz w końcu. Dobra. Lol. Jakim cudem mnie ten bandyta wykrył? No. Wszystko jasne, ale... Na kim mi ten bandyta? Jak ja z nim walczyć nie chcę. Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! Dobra. Uniknęliśmy zagrożenia. Teraz jesteśmy mega bezpieczni, choć nie całkiem. Zapiszemy sobie jeszcze. No mamy manę, no to dlaczego ja go nie atakuję? Tylko moment teraz. Żebyśmy błędu nie popełnili. Czekaj tylko, ty draniu! Czekaj.
Kurde, ale od razu cała banda nas atakuje. Tak się nie bawię. Co, 3 na 1. Pogięło was. I to... Zdrowo. Stój, śmieciu! Zamknij pysk. Dobra. Szybko bierzemy co trzeba. Tu gdzieś musi być ten list. Pieprzony. O! Jedna bestia mniej. O kurde, teraz po nas idą. To już koniec, śmieciu! Miałem wszystko prawie pod ręką. Ni chuja, wszystko musiało być stracone. Ale jak dla mnie to jest naprawdę dziwne. Myślałem, że go zniszczę. Moment. Muszę znaleźć w końcu sposób, bo ja nie chcę się z nimi użerać. Czekaj tylko, ty draniu! Chodź, mały. Spłoniesz teraz. O! W końcu coś działa z tego. Jest mana plus 1. Szpada. Dobra, możemy jeszcze wybić tych dwóch bandytków. Przecież to nie będzie problem. No, dwóch. Tylko z tego oni mają łuki. To jest... Doigrałeś się! O kurde. Co za idiota, na drzewo się wspina. Tu w główkę się stuknij. Zrób save'a. Ja pierdolę. Teraz to mnie to nieco zirytowało, no bo... No to co Bezio teraz odwalił? To jest w ogóle szczyt wszystkiego. Doigrałeś się! Dobra. No, tylko się nauki będziecie bawić. Zapraszam na szpady. Czy jak nazywacie te wasze oryginalne miecze? Te. O. Tak będzie lepiej, jak będziesz do mnie podchodził. Takie zabawy się nie zgadzam. Tylko najpierw muszę im uciec, a najpierw jemu. Stój, śmieciu! O kurde. Doigrałeś się! Stój, śmieciu! Jedna bestia mniej. Moment, jeszcze tylko bandytę trzeba wykończyć. A ja mu nie odpuszczę tak łatwo. I ginie. No. No i ładnie, dużo expa leci. I zajebiście. No. I jeszcze jeden bandyta. I już jesteśmy na OP wygranej. Tylko teraz właśnie jest sprawa taka, że... Ale chyba nie tak się... Stój, śmieciu! Zamknij pysk. Gdzie ty jesteś? LOL. A czemu on... Nie. No chyba sobie żartujecie. Zaraz zrobię się ciebie. Moment, zapiszemy to. Żeby nie było, że potem muszę nadrabiać te straty. Ale chyba kolego sobie żartujesz. O. Tak idealnie. On sobie trochę... popali się. No nie! Teraz straciłem to, co zyskałem. Kurde, no. No cóż, muszę wypić. Inaczej będzie kapowo. No. Chodź. Dobra. Bandyto, kończę z tobą już. Spłoniesz? No, grzecznie. Grzeczny chłopiec. O. To są te wszystkie listy. I dzisiaj już będziemy mieli, miejmy nadzieję, już dowody na to, że
istnieje taki handlarz bronią na literę F. Chłech. A się dowiecie, kto to taki? Tylko moment. Skóra gada. Ło! Może dużo warta ta skóra gada. Ile? O, malutko. Malutko. Bardzo malutko. Czyli ona nie będzie warte 10 sztuk złota. Srebrny świecznik, kwarcet, smoła. Jakieś jeszcze inne? Takie. Nie znam się na otwieraniu zamku. O, jest jakaś dostawa. Przeczytajmy tą dostawę. 15 krótkich mieczy, 20 pałaszy, 25 gotunków chleba, 15 butelek wina. O, Fernando, dobra. Idziemy do miasta. Już za długo to trwa. To teraz trzeba będzie jakoś uciec. To tak nieprzenikliwie, żeby przeżyć to, no to będzie trzeba pójść za tymi śladami trupów. Najlepiej, żeby nie iść w stronę szkieletów, goblinów i tym podobnych rzeczy, bo to będzie samobójstwo. Dobra. I teraz uciekaj, uciekaj. Run, Forest, run! Sorry, ale dzisiaj się za dużo nagrałem też Far Cry'a trójkę i dlatego tak późno nagrywam tego gotika. Boże, nie, jak tylko zginiesz, to cię zamorduje normalnie. Kicaj, 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 kicaj. Mam wrażenie, że jest coraz bliżej ten goblin. Uff. Ja mu nie pomogę, niech nie liczy na to, że dostanie moje wsparcie do miasta. Teraz do miasta się kierujemy jak najprędzej i ulatniamy się, bo tak nie może być, tak nie może być. Żebym ja kurde się męczył, a tu wszystko idzie na marne. Oddamy tą misję, bo to już miejmy nadzieję zakończy misję handlarzy bronią. To nam dam jakieś duże profity. Przynajmniej ja tak sądzę, bo to nie wiem jak to będzie z kwestią dołączenia do kręgu magów wody. Nie można na tym polegać. To się wszystko jeszcze może okazać spokojnie, ale tak szczerze mówiąc o wiele łatwiej mi się pokonywało tych bandytów tutaj niż w Nocy Kruka. Naprawdę, tamto się musiałem namęczyć chyba z pół godziny, żeby ubić tych drani, jak nie więcej. A tamto jakieś 5 minut, no coś koło tego, no. Nawet może i nie 5 minut, ale no to tylko dlatego, że mamy teraz tą ognistą strzałę. No jest git, no ogólnie, no. Ja się cieszę przynajmniej, że nie jest aż tak tragicznie, ale też nie jest tak najlepiej dla mnie. Ale niemniej jednak są z tego jakieś właśnie korzystne nagrody. Dobra, kierujemy się do Corinis. Oddajemy misję. Kończymy odcinek. Dzisiaj nie będzie taki długi. Chciałbym to szybko zrenderować i wysłać. Ponieważ jutro chciałbym, tak jak powiedziałem na początku odcinka, zacząć nową serię. Myślę, że kilka osób już może się spodziewać, bo kilka miesięcy temu się mnie pytali, czy nagram z tego. Oczywiście ja im napisałem, jak przyjdzie na to odpowiedni czas, to się to zacznie nagrywać. I tak jak powiedziałem też dzisiaj, jutro będzie ta seria. Jeżeli ktoś zgadnie, no to możemy nawet, nie wiem, się dogadać w sprawie nagrania jakiejś gry z multiplayer, nie wiem, no cokolwiek, byleby tylko zgadła. Zobaczymy, no, wszystko w swoim czasie. My już się kierujemy do Corinis, przy okazji i tak się zbliża noc, więc tym lepiej. Przynajmniej będziemy się ulatniać z miasta tak bez powodu. Gdzie ta krwepica? Czym ja ją słyszę stąd? Lol. Okej. Jestem już. Straciłem miejsce na dysku.
I przy okazji zrobiłem save'a, ponieważ znowu grę mi wywaliło, to mam farta tym razem i przynajmniej nie będę musiał wszystkiego nadrabiać. A teraz gdzie ja to mam iść? Ujrzał tedy Adamus, nie krzycz, że w ten pizdo, rąba na łysa, czarna, na mazio, ani już, jasność, shut the fuck rąk up. Dobra, już, zamilkł. A teraz idziemy do kwatermistrza Martina, oddajemy mu kwitek i mówimy mu, kto to jest, a tego kolesia wpakujemy za kraty. Przecież wiedział o tym wcześniej. A my będziemy mieli już wykonane zadanie. To nie może być tak dalej. Trudno mi w to uwierzyć. Okej. Okay. Tam chyba była jeszcze jakaś cenna misa. A to chyba jest właśnie w kufrze. A my nie mamy zdolności niestety do otwierania kufrów. Ale tak jeszcze tam wrócimy. Spokojnie. Mamy jeszcze parę misji, z których trzeba zrobić za pomocą włamywania się przez skrzynki. Tylko nie wiem właśnie u kogo się nauczyć tego. No, to jest najgorsze, to mnie najbardziej boli, że nie wiem u kogo się nauczyć tego. Chwała Inosowi! Ale szybko to zrobimy. Jeśli i chodzi o tego handlarza bronią, odcinek. Pokaż co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na liście broni i innych towarów dostarczonych bandytom widnieje podpis niejakiego Fernando. Sądzę, że to wystarczy. A więc to Fernando. No to nieźle wpadł. W sumie to dziwne. Zawsze wydawał się takim praworządnym obywatelem. Przypilnuję, żeby przez długi czas nie wyszedł z więzienia. Naprawdę się spisałeś, czapki z głów. Dzięki. Watras będzie zachwycony tymi wiadomościami. Dobra. Krótko z mostu. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 13 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I możecie się już spodziewać jutro nowej serii. Zobaczycie sami zresztą, co to będzie. Nie będę zdradzał sekretów. I chyba nasz Bezio się strasznie zbugował. O ile nie gorzej. Fuck. Ej, no, odbugujesz się? O, no, posłuchał się. Dobra, trzymajcie się, na razie. Yo.